Ale beka, że pizza tutaj jest, nie? Ale jaja! Relacja na żywo z zasmarkanego Krzysztofa Gonciarza. Dzień kolejny. Wciąż zasmarkany. Gdańsk. Kasia jest. Kasianka, twoja ulubiona. Kasianka. Piękne mam te wędliny, pieczywo, sery, wszystko to, za czym tęskniłem. Chleb, o którym pisali poeci. I have Polish, American and Japanese breakfast. Polish is my favorite. Uczciwie jest też powiedzieć disclaimer, że ja sobie zdaję sprawę, że ten hotel to nie jest jakiś najlepszy w ogóle w Polsce. Ja jestem taki entuzjastyczny, bo bardzo mi smakują te rzeczy. Czy wiecie, o co mi chodzi? Nie chcę, żeby wyszło, że to jest jakiś mega endorsement, bo domyślam się, że po miesiącu mieszkania tutaj to już takie by było takie no spoko, ale bez mistycznych przeżyć. No, to jest takie... Aż się wzruszam. Takie smaczne to wszystko jest. Wędzoną makrelkę i śledzia i ja pierdolę. Pewnym minusem tego, że przyjechaliśmy i mamy tyle różnych spotkań, prezentacji i biznesów, jest to, że teraz musimy pracować zamiast sobie zwiedzać Gdańsk, więc mam nadzieję, że się uda jakieś zwiedzanko wepchnąć. Natomiast na razie piszemy prezentację na poniedziałkowy starter startupowy oraz na Blog Forum Gdańsk, bo ja będę przemawiał w niedzielę. Dobrze idzie, napisaliśmy prezentację o naszej firmie w Japonii z anegdotami i to będzie w poniedziałkowym starterze tutaj, gdzie nas zaproszono. Teraz jeszcze prezentacja moja na Blog Forum. Ona będzie z kolei na temat workflow robienia wideo. Ale będzie śmieszna taka, z żartami, więc... I ma być krótka, 20 minut. Jak w ogóle w 20 minut ja mam opowiedzieć o wszystkim, co robię? Czasem jednak przede wszystkim trzeba się zdrzemnąć i wziąć sobie aspirynkę, bo jetlag i gorączka i wszystko. Idziemy do jakiegoś sklepu kupić tam jakieś niezbędniki w stylu maszynki do golenia, bo co zapomniałem. Mam dla was w ogóle ogłoszenie. Spotkanie w Krakowie. Następne nasze spotkanie będzie w Krakowie. 4 października, we wtorek, w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli największa sala na mieście. Udało się to załatwić dzięki pomocy dobrych ludzi, z którymi się tam spotkamy, więc zapraszam was. Wszystkie detale są u mnie na Facebooku. Będzie super i Kasia. Będzie super, bo Kasia. Dużo w tym wszystkim takiego odwrotnego szoku kulturowego jest, bo na przykład sam wygląd miasta jest dla mnie taki... Nie wiem, całe życie myślałem, że to jest tak jak miasto po prostu wygląda i tak wyglądają miasta i to jest jakby jedyna słuszna, poprawna architektura. A teraz tak zauważam, że nie jestem przyzwyczajony do tego, że budynki tak wyglądają w ogóle. W sensie i te stare, i nowe, i ładne, i brzydkie. Nie? Dla mnie te miasta zawsze były takie, że to jest Europa, to tak wygląda Europa. No tak jak Japończycy to widzą właśnie, nie? To jest taki europejski look, który się jedzie oglądać. Patrz jak ty ładnie, kurczę, no. Takie... Tak słodziutko tutaj. In Japan you can look at anyone and no one's gonna look back. But here they look back, so I'm always like... I don't know. Just not the overconfident, bossy foreigner anymore. Mój bursztyn, prawda? Wiadomo. Lwy, wiadomo. Popatrz jaki ten, jaki w ogóle klasyczny bankomat. To jest taki, wiesz, z XIX wieku. Bardzo ładny automat. Przeszliśmy dwa kroki już tutaj, koledzy zrobią zdjęcia, no wiecie, sława, nie? Ty jesteś narski jednak, na vlogach wyglądasz taki, wiesz. Nie obejrzałem od dwóch dni, ale dzisiaj obejrzę jak wrócę. Okej, okay, tak? Będziesz. Spoko. O, cześć. Wow, ale technologia w tej Polsce. Yo.
smażony ser kozi i wszystko takie, są w ogóle wielkie, wielkie porcje w Japonii, to takie w ogóle na parstkicy wszystkiego dają. Mm. Na jakiś miesiąc będzie. O! No, to jest tak. Dziękuję, Rybkie, cześć. Recenzja tej restauracji, bardzo dobre, bardzo smaczne. Porcje bardzo duże. Gigantyczne porcje, to chyba nie jest kwestia tej restauracji, ale tak. Jesteśmy przyzwyczajeni do chińskiego żarcia i tam po prostu wszystko jest małe. A tutaj po samej przystawce już byłem najedzony. Musimy kupić teraz parę rzeczy. Gdzie to jest 7-Eleven najbliższy? Uwaga, przejście w drugą stronę ulicy. Pies! Uwaga, pies! Ale śmieszny żart. Właśnie przechodziliśmy przez jednie i taksówkarz na nas zatrąbił, ja tak odwróciłem już, tak chciałem się wpić, a on do nas w ogóle... Ale to jest dziwne, iść przez miasto i co minutę mieć kogoś, kto się na ciebie patrzy z uśmiechem. Przyjemne uczucie, naprawdę. Ostatnio jak byłem w Polsce, to tak nie miałem. No i trzeba dalej pisać prezentację, bo dzisiaj nie zdążę w sumie tego skończyć. Więc organizatorzy będą niepocieszeni, ale myślam się, że jak już zaprosili aż z Japonii, to mnie nie wyproszą z imprezy. Jak się trochę spóźnię. Idziemy teraz spotkać z obcymi ludźmi. A zapomniałem w ogóle wcześniej powiedzieć na temat tego spotkania w Krakowie. Oczywiście patronajci też mają wcześniejszy wstęp i zapewniony wstęp, więc zapraszam wszystkich. Tylko pamiętajcie, żeby się zapisywać na listę na patronajcie oraz pamiętajcie, że musicie to zrobić na parę dni przed eventem. Już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale z powodów organizacyjnych nie możemy przyjmować zgłoszeń, jakby żeby ludzie stali już w kolejce na przykład na spotkanie i cały czas się zgłaszali, bo to nierealne jest po prostu, więc pamiętajcie, bezpieczny zawsze ubezpieczony. Mówiłem, umyj okna dla Krzysztofa, nie? Także... Że jesteśmy w aucie z ludźmi, których nie znaliśmy jeszcze 5 minut temu. Jest Maciek, cześć. I Kasia. Cześć. I będziemy jeździć. Patrz, Kasia, jaki długi blok. Wiem. Widziałam go. Widziałeś kiedyś dłuższy? Nie. Ten wygląda jak taki teledysk polskiego popu. Taki. Także to jest Molo w Orłowie. Tam jakaś knajpa, tanzbuda. Szanty lecą. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia. Na razie. Pa, pa, trzymajcie się, dziękujemy. To jest oficjalny Before Rock Forum Gdańsk. Cześć. Właśnie o tobie gadamy. Co? Właśnie o tobie gadamy, bo mówię, że wiesz. Jak w jednym... Zobaczycie, jak się wchodzi do kibla. To jest Tomasz, organizator spotkania w Trójmieście, w Gdańsku. W Gdańsku, yo. W Gdańsku. No, to tam. Jestem w kiblu.